Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Dominika W. Rettingera pod tytułem Klasa. Czyta Andrzej Ferenc. Kiedy wlekli go do samochodu, na trawniku przed blokiem zobaczył gęste krzewy. Pamięć zanotowała, że zaczynały się w odległości około 2 metrów od betonowej ściany budynku. Gdyby odepchnął się od barierki, istniała szansa, że upadnie na krzewy. Jeśli mu się nie uda, lepiej było zginąć od uderzenia o ziemię, niż znosić jeszcze 1 minutę bicia. Powoli i ostrożnie przeciągnął ciało na rękach przez framugę drzwi. Stłuczone szkło zachrzęściło pod jego dłońmi. — Ej, a ty gdzie? — rozległ się za jego plecami głos z prymitywnym akcentem. Nie zareagował. Posuwał się dalej, dotarł do prętów balustrady, usłyszał kilka kroków i głos bandyty, który stanął na progu balkonu i się roześmiał. — Nie śpiesz się. Wyrzucimy cię, jak przyjdzie czas, powiedział Zbir i kopnął go w podudzie. Jęknął przez zaciśnięte zęby i zaczął się wspinać po prętach. Z olbrzymim wysiłkiem unosił bezwładne, obolałe ciało. Zaległa cisza. Wyobraził sobie, że tamten przygląda mu się z ciekawością. Podniósł się na kolana, chwycił za balustradę, zaczął wstawać. Dobra, dobra, wystarczy. Bandyta chwycił go za ramię. Wracamy, kolego. Odwrócił się tak szybko, jak pozwalały mu na to połamane żebra i jęcząc z bólu wbił w twarz mężczyzny kawał ściskanego w dłoni szkła. Rozległo się wycie. Zbir chwycił się oburącz za głowę. Zobaczył tryskającą przez grube palce krew, spływające resztki oka i wystający z oczodołu trójkąt szkła. Wycie bólu zamieniło się w ryk rozpaczy. Ranny zachwiał się, zrobił krok do tyłu i upadł na plecy. Do pokoju wbiegł drugi Zbir, przez moment patrzył zdumiony na wijącego się, krzyczącego, zakrwawionego kumpla, potem przeniósł wzrok na balkon i wyszarpnął spod pachy pistolet. Nie było sekundy do stracenia. Wyprostował się na nogach, z wysiłkiem przeciągnął się przez balustradę i odepchnął rękami jak najdalej. Lecąc w dół, wciąż słyszał ryk bólu i strachu. Zobaczył drugiego bandytę, jak wychyla się gwałtownie przez balustradę balkonu i celuje z pistoletu. Zacisnął powieki, czekając na zderzenie.